Cel na dziś. Muzeum Audi, Ingolstadt. 10 km mam do zrobienia, także jedziemy, szkoda dnia. Ja tylko wejdę miejsce do jazdy. Tu się chyba 30 jedzie. Jadę Audi w koszulce Audi do Muzeum Audi. To jest całkiem spoko. Tak, niemieckie radio migra. No to jedziemy. Zaraz na będę. Poszukiwania audytorium do kasy. Idę sobie skasować. I sobie pooglądamy. Zdaje się, dostałem przewodnik. Jest po angielsku i po niemiecku. Wszystko tu jest opisane. W innym miejscowie ciężko się pogubić. Są cztery poziomy, a tu jest winda, która się jedzie na górę. Tak, bardzo inteligentne stwierdzenie. Winda, która się jedzie na górę. Okej, okay, pojedziemy na poziom pierwszy. A na poziomie pierwszym już czekają mnie. Tak, wiem, że jest 2017. Bum. Jeżeli trafiłem do motoryzacyjnego nieba, to mnie nie budźcie. Teraz w ciszy i spokoju zapraszam na spacer po Muzeum Audi w Ingolstadzie. Pozdrawiam. Z 56 roku. Silnik z tłukiem obrotowym. Z angielskiego pisze. A tak to wygląda. Silnik obrotowy. Silnik Wankla. Zasadne działania. To jest z silnikiem z tłokiem obrotowym. A to jest silnik Wankla. Ich bin alle seinen Eigenschaften ein echter Viertakt-Automotor. Die typischen Konstruktionsmerkmale des vierkörnigen Viertakt-Automotors sind Auf- und Achtgehende Kurven. Ich bin so
próbowałem chleba. Gentil. Kolben. PKN-250 z 960 z silnikiem obrotowym. Nie wiem, jak to się w Polsce fachowo nazywa, tłumaczę z angielskiego. Po prostu system obrotowego tłoka. Numer jeden na mojej liście zwiedzania dzisiaj. Silnik z tym. Ładny egzemplarz. Tak, Mazda Cosmos Sport 967. Niby jestem w Muzeum Audi, ale widzę tu nawet taką piękną Mazdę. Kiedyś to robili auto. Jedno mogę powiedzieć na pewno, jeździłbym wszystkim, co tu jest dostępne. A teraz przyjrzymy się temu. Oho. Jaki piękny przekrój silnika. I to jest tak, albo silnik Wankla, albo z systemem, albo z tłukiem obrotowym. Po raz kolejny powiadam, nie pamiętam, jak to się po polsku dokładnie nazywa. NSU Wankel Spider, 63 rok. Dane. To jest Citroen M35. Zajrzyjmy do środka. Coś widać. Trochę za bardzo się odbija światło. Silnik należący do modelu. Piękny. Zanim mam jeszcze jeden model silnika. KKM-51. Tłok obrotowy.
wyścigówka Malibu. Przechodzimy do drugiego rocznika. To miejsce to historia motoryzacji ogólnie. Nie dotykać eksponatów. Syrenę mniejszych silników z tłokiem obrotowym takich modeli samolotów. Na razie widzę same takie silniki Wankla i system obrotowy, a tu mam oczywiście stary skuter śnieżny. Jakiego Johnsona z 72. No, jest nawet kosiarka z 73. Voilà. Także historia motoryzacji ogólnie. Łańcuchowa, 75 rocznik. Tam z tyłu jeszcze agregat widzę. A dokładnie to nie jest agregat. To jest pompa strażecka. Proszę bardzo, na dowód. Przenośna pompa przeciwpożarowa. I 4 motocykle. Ładny. Ta Suzuczka też ładna. Ja wiem, co to jest. Łódź z hydroplan. Tak to się nazywa, hydroplan. Model hydroplanu. Także nawet trochę morskiej technologii to jest. No jakby się kto pytał, to nie jest model łodzi. To jest konkretne urządzenie. Oto film instruktażowy, jak to wygląda. Nazywa się to... Z angielskiego dokładnie to będzie jako urządzenie służące do
ciągnięcia nart ludzi na nartach wodnych. Tak. Urządzenie ciągnące. Narciarzy wodnych. Sprytne. Nie trzeba całej dużej motorówki, żeby na nartach wodnych się pobawić, tylko wystarczy coś takiego. A tym to jest napędzone. Albo raczej był. Ciekawe, czy takie coś ma jeszcze rację bytu w dzisiejszych czasach, tylko inaczej wygląda. Teraz serii, dokąd zmierza technologia samochodowa. Tutaj widzimy Audi 200. Bardzo piękny. Standardowy silnik spalinowy. Oczywiście to, czy benzyna, czy diesel, to zostawię do rozeznania każdemu sobie. No zgadywać, ja nie powiem. Diesel czy benzyna? Jeszcze chwilę, zaraz podejdę do danych technicznych i powiem. Takimi furami się włożono od 77 roku. No, teraz zobaczymy, kto zgadł. Podpowiem, że silnik Wankla znajduje się w środku. Tak, oczywiście, że jest to benzyna. I tak jest obecnie. Dużo silników spalinowych. Przeskakujemy dalej. Oh, hello! To się nazywa linia zabójcza. 2009 rocznik. Nie znałem czegoś takiego. Wygląda wprost kozacko. Jest to jakiś Ital Design na Mir 2009, co wskazuje, że jest to włoski samochód. Jeżeli się mylę, można poprawić. Wygląda kozacko. Jest to silnik oczywiście hybrydowy. W środku pięknie wykończone detale. No, fura dla bogaczy, nie ma co. A na Mir w nazwie może sugerować tylko jedno. Fura powstała ewidentnie pod szejki arabskie. Aż w końcu przechodzimy do czegoś, do czego zmierza cały świat. Co ja też bym bardzo chętnie widział, silniki elektryczne Audi A1 e-tron. Audi e-trony to oczywiście silniki elektryczne. Wszystkie, czy R8 e-tron, czy A3, czy A1, wszystko co ma w nazwie e-tron jest tylko i wyłącznie silnikiem elektrycznym. To się pochodzi z 2012 i posiada napęd tłoka obrotowego jedynego. Jeszcze silniki nie są na wymarciu. Piękny. Także to tyle, jeżeli chodzi o wystawę z pierwszego piętra. Dobrze, że poszedłem schodami. Coś takiego tu widać.